Moi drodzy, lekcja przedostatnia, lekcja dziewiąta. No to, pamiętacie? Akord F-dur. Pierwszy nasz akord barowy. Pierwszy akord z poprzeczką. Dziś troszeczkę wzbogacimy nasze granie akordami barowymi. To znaczy, zagramy takie ćwiczenie, które zaraz zademonstruję, na razie pomalutku. Gram akord C-dur, raz i dwa. Akord F-dur, raz i dwa. I raz robię sobie takie sanki po gryfie, żyt na trzecie pole. Nie zmieniam w ogóle ułożenia paluchów, czyli na trzecim polu palec pierwszy jest poprzeczką, następnie na czwartym polu, na strunie czwartej od góry mam palec drugi i na piątym polu, na strunie drugiej od góry mam palec trzeci i na piątym polu, na strunie trzeciej od góry mam palec czwarty. Czyli dokładnie przesunęliśmy, zrobiliśmy takie saneczki i przejechaliśmy z pola pierwszego na pole trzecie. Jeszcze raz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Te palce nic nie zmieniły układu z tego pola na pole trzecie, a zmienił nam się całkiem dźwięk i możecie wierzyć lub nie, ale jest to G. Jak G jest tu. No to teraz posłuchajcie. Jeszcze raz. No właśnie. I mamy akord G-dur w przewrocie, zupełnie inaczej brzmi. No ale to jest cały czas akord G. Ponieważ dla dociekliwych powiem wam, że od tego momentu to nasz gryf stał się klawiaturą. I ten pierwsze pole to tak jakbyśmy mieli jakiś instrument klawiszowy i to jest dźwięk F. Następnie mamy półton, fis, no i później mamy kolejny pełny dźwięk, G. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta sama sytuacja będzie z jakimkolwiek innym akordem barowym. Będziemy w ten sposób określać dany akord przez odpowiednie ułożenie paluchów, no i miejsce na gryfie. To później dla dociekliwych, no i na dziesiątych zajęciach wam też troszeczkę jeszcze teorii wrzucę. A my w tej chwili, uwaga, ćwiczenie, które będziemy ćwiczyć. Akord C-dur. Akord F-dur. Saneczki i dwa razy akord G-dur. Tylko właśnie tym chwytem. Staram się dokładnie i żeby zabrzmiało. Dociśnięcie tylko w momencie, gdy gramy, a później rozluźniamy. I tak w kółeczko. Możemy troszkę szybciej. I mamy taki trochę rytm dla bamby. Dobra. To jest jedno z ćwiczeń, które będziecie ćwiczyć w domu. A teraz uwaga, gramy całego bluesa naszego. Skupcie się i zaczynamy. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. C-dur dwa razy. Mm-hmm.
I teraz po jednym razie D. C. Spróbujmy go zagrać trochę szybciej. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa trzy i cztery i C-dur. Myślę, że coraz lepiej będzie tylko z tym bluesem, rytm bluesem właściwie w tej chwili, a później będzie rock and roll. No to jeszcze raz przypominam ćwiczenie, które będziecie oprócz tego naszego bluesa, rytm bluesa w domu ćwiczyć. To jest, pamiętacie, z akordami barowymi C-dur. W kółeczko. Starajcie się, moi drodzy, jak gramy akord, to wtedy go mocniej dociskać, a później rozluźniać, żeby nasza ręka miała chwilę czasu odpoczęła po prostu, no bo nieraz będziemy grali pewnie dosyć długo, szczególnie jak się gra z zespołem, no i później czuć naprawdę zmęczenie w palcach, więc wykorzystujcie każdy moment, który można tak naprawdę troszeczkę rozluźnić naszą rękę i wtedy mniej się po prostu zmęczymy. Zdradzę wam jeszcze jedną tajemnicę. Na 10 zajęciach, na ostatnich, chciałbym wam pokazać jeszcze jeden taki schemat akordów, który też brzmi bardzo sympatycznie, nawet wykorzystywany jest w różnych utworach, a myślę, że pomoże nam na osiągnięcie precyzji w graniu akordów barowych. Nie chcę na razie zdradzać, jak to wygląda, ale przygotujcie się na to, że będziemy jeździć po całym praktycznie gryfie. Natomiast chciałem jeszcze jedną ważną rzecz zauważyć i podkreślić, abyśmy akordy barowe, jeśli przesuwamy, i tu się obrócę do drugiej kamery, rękę po gryfie, traktowali ją jako suwnicę, czyli coś takiego, że przesuwamy o w tym miejscu, widzimy to, w tym miejscu, w miejscu bark, ramię, a nie w tak, żebyśmy nie wbijali sobie tej ręki do narządów. Czyli uwaga, jeszcze raz pokażę. Tak. To może teraz będzie też widać. Może jakoś bokiem jeszcze bardziej obrócę. Tak. Tak. A nie na zasadzie jakiejś takiej, a ręka trzymana. Bardzo często to jest błąd.
gitarzystów początkujących, że im bliżej tu końca przy pudle rezonansowym, to wnet by ten łokieć już tam był wbity w tłów. Natomiast nic podobnego, my po prostu będziemy... I przesuwamy tylko rękę w barku i w ramieniu, a tu cały czas utrzymujemy. No i pamiętajcie, co to teraz dobrze widać, to dociśnięcie. Jak ciągnięcie liny, nie jakieś takie, bo w życiu, a często tak się zdarza, w życiu tak nie dociśnięcie akordu barowego, jeszcze jak gitara jest dosyć twarda. No to tyle, jeśli chodzi o lekcję 9. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i zapraszam na ostatnią naszą lekcję, na lekcję 10. Wyćwiczcie to, co dzisiaj Wam pokazałem. No a na lekcji 10 myślę, że taka będzie troszkę podsumowywująca. No ale też chcę Wam pokazać jeszcze jeden schemat akordów.